Dobry wieczór. Prosiłbym o zajmowanie miejsc. Będziemy powolutku zaczynać. Witam Państwa serdecznie, witam działaczy Wiedeńskiej Inicjatywy Narodowej, sygnatariuszy Porozumienia Patriotyczno-Chrześcijańskiego oraz wszystkich Państwa zgromadzonych na sali. Naszym dzisiejszym gościem jest pisarz, poeta, pan Stanisław Srokowski. Pan Stanisław jest działaczem antykomunistycznym, urodzonym na Kresach. Jest również autorem książki Nienawiść, która była takim podkładem do filmu Wojciecha Smarzowskiego Wołyń. Zanim oddam głos naszemu prelegentowi, kilka uwag technicznych. Książki, gdzie są, tak więc są dostępne, po spotkaniu będzie możliwość zakupu takowej. Z tego miejsca chciałem również zaprosić serdecznie 21 kwietnia na naszą rocznicę Wiedeńskiej Inicjatywy Narodowej. Dokładne miejsce oraz godzina, gdzie to się odbędzie, z pewnością będzie podane na naszej stronie facebookowej. Tak więc zapraszamy do śledzenia tej strony. A ja nie przedłużam i oddaję głos naszemu prelegentowi. Dziękuję bardzo za zaproszenie, dziękuję inicjatywie, dziękuję innym organizatorom, którzy towarzyszą temu. Rozumiem, że Państwo w większości jesteście po filmie, albo przynajmniej duża część oglądała z Państwa film, który jest wielkim wydarzeniem na miarę historyczną w Polsce i już w Europie. Ponieważ film w Polsce oglądało do tej pory ponad 1 500 000 Polaków. To jest jeden z największych filmów, który w takiej potężnej grupie ludzi był oglądany. W tej chwili film idzie przez kilka krajów europejskich. Idzie przez Anglię, przez Irlandię, przez Kanadę. Teraz w kwietniu będzie w Stanach Zjednoczonych. Nie jak tutaj poza Wiedniem, czy w innych miastach również. W każdym razie przesuwa się przez Europę, no i zobaczymy, jaka będzie reakcja poszczególnych państw, poszczególnych narodach. W każdym razie jest to pierwszy film w historii, to jest bardzo ważne, pierwszy film w historii na tak wysokim poziomie artystycznym, z takim kunsztem zrealizowany, z wielką taką machiną produkcyjną. W filmie bierze udział 1200 aktorów i statystów, ponad 1000 aktorów i statystów. To jest potężna maszyneria, która musiała pracować długie lata, żeby stworzyć takie dzieło. A co najistotniejsze jest to, że w Polsce, w końcu w kraju, który został tak straszliwie dotknięty tym dramatem, tym tragedią, tym ludobójstwem, przez 70 parę lat nie można było takiego filmu zrobić. Nie można było narodowi pokazać, jaki ten naród ma własną historię. I to jest wielki dramat. Czyli jeżeli my mamy być Polakami, narodem, który sam siebie buduje, który chce z siebie wykrzesać jakieś wielkie idee, który sam siebie pragnie stworzyć narodem wielkim, to ten naród powinien wiedzieć, jaka za nim jest historia, prawda, żeby uczyć się na błędach, żeby pokonywać swoją własną przeszłość. No niestety tego się przez długie lata nie udało. W komunizmie wiadomo, nie wolno było tego robić z różnych powodów politycznych, ale dlaczego przez 28 lat w tej nowej rzeczywistości tego się nie da w sposób racjonalny wytłumaczyć? Nie było reżysera,
nie było idei takiej politycznej idei, bo ludzie, którzy by mogli to zrobić z punktu widzenia scenariusza, napisania scenariusza, czy stworzenia jakiegoś programu takiego artystycznego, to w Polsce jest dość dużo. Dlaczego takie filmy i w ogóle dlaczego pewne działania związane z myślą ludzką są takie ważne? No przede wszystkim dlatego, że myśl ludzka kształtuje nasz umysł, prawda? Myśl ludzka kształtuje nasz umysł. Jeżeli my chcemy się rozwijać jako ludzie, jako gatunek, jako naród, to my się możemy tylko i wyłącznie rozwijać przez myśl, przez ideę. Prawda? I te idee mogą się kształtować jedynie w wolnych narodach, w wolnych społeczeństwach, w wolnej historii, w wolnej tradycji. No tej wolności nam skąpiono przez te 40 parę lat komunizmu, a w tej chwili ta wolność ma bardzo ograniczony charakter w Polsce, bardzo ograniczony i ciągle się z tą wolnością spotykamy, o czym później może będziemy jeszcze mogli sobie parę słów powiedzieć. Nad samym filmem pracowaliśmy z Wojtkiem Smarzowskim 4,5 roku. To jest jedna z najdłuższych produkcji. Zwykle nad filmem pracuje się mniej więcej rok, dwa lata, to jest tak maksimum. Dzisiaj Smarzowski, kiedy do mnie przyjechał do Wrocławia, bo ja pochodzę z Wrocławia, w 2012 roku, to od tego momentu pracowaliśmy nad filmem prawie co dnia. Od tego momentu skontaktowaliśmy się niemal co dnia. Mówię niemal, bo oczywiście nie literalnie co dnia, ale tak symbolicznie, prawie co dnia. Bo ustalaliśmy, co z tego ogromu dramatu, z tego ludobójstwa, które się dokonało, co wybrać. Ponieważ to, co się stało na Kresach, proszę Państwa, to była historia, jakiej nie zna świat. I to jest takie nasze nieszczęście Polaków, że świat nie wie, co się zdarzyło w jednej części Europy. Wiemy, że była druga wojna światowa. Bardzo dużo się pisze o nieszczęściu Żydów, ale o polskim nieszczęściu świat kompletnie nie wie, prawda? A to właśnie my, i to my tam, na Kresach, przeżyliśmy 3 ludobójstwa. Byliśmy jedyną częścią Europy i świata, która przeżyła równocześnie 3 ludobójstwa, prawie równocześnie, bo przeżyliśmy ludobójstwo niemieckie, przeżyliśmy ludobójstwo sowieckie i przeżyliśmy ludobójstwo ukraińskie. Tego żadna część Polski nie przeżyła, tylko ta część, którą my nazywamy Kresami. I żeby zrozumieć to, co się stało na Kresach i to, co Państwo widzieli w filmie, to jest absolutnie niezbędny taki krótki wstęp do tego, co to są Kresy. Bardzo króciutko oczywiście, bo musielibyśmy o tym mówić bardzo rozlegle, w historycznym ujęciu. Ja w dużym skrócie pokażę Państwu, jak gdyby przebieg tej historii w rzeczywistości i jak to się ma do filmu. Czy film pokazuje prawdę? Bo pierwsze pytanie może powstać takie, czy film pokazuje prawdę? Czy rzeczywiście tak było? Czy rzeczywiście to, co Państwo oglądali, mieli miejsce? Czy to nie fantazja, prawda, reżysera? Czy to nie wymysł pisarza? Czy to nie jest fikcja naciągana i tak dalej, i tak dalej? Ja Państwu zaraz będę o tym mówić, ale najpierw bym chciał powiedzieć, uzmysłowić Państwu, czym są Kresy. Bo dlatego, że nie ma takiej jak gdyby ani wiedzy, ani świadomości, co to za zjawisko historyczne i czym te Kresy dzisiaj są dla Polaków, dla Polski, dla narodu polskiego, dla historii. Otóż jeżeli chcemy wiedzieć, co się z nami działo przez wieki, ale także co się z nami dzisiaj dzieje w Polsce i poza Polską z Polakami, to nie sposób nie odnieść się do historii. Szukamy tego, co jest takim rdzeniem polskości. Szukamy tego, co jest w nas takie charakterystyczne, to nas wyróżnia spośród wielu innych narodów. I gdyby sobie odpowiedzieć na to pytanie, co nas wyróżnia, to myślę, że takim wszystkie narody tego szukają, ale Polacy w sposób szczególny, to jest szukanie prawdy i wolności. Dwie rzeczy, których Polacy szukają obiecznie. Szukamy prawdy o świecie i szukamy wolności dla własnego narodu. To jest taka immanentna, niezbywalna część naszej jak gdyby wewnętrznej potrzeby. Bez wolności my nie możemy żyć.
Dlatego w Polsce, jak Państwo tak historycznie patrzycie, to nieustannie wybuchały powstania, nieustannie były jakieś takie wewnętrzne bunty, nieustannie stawaliśmy przeciwko najpotężniejszym wrogom, bo wolność jest absolutnie niezbędna dla Polaka. Polak bez wolności nie może żyć. Jak żyje, to nawet jak żyje tak jak w komunizmie, to pamiętacie Państwo, co się działo, też wieczne były bunty, prawda? Też, a co w marzec, a to grudzień, a to coś tam, a to coś tam, a to Ursus, a to Czerwiec Poznański. Zawsze byliśmy, prawda, najeżeni wobec zła, wobec nieszczęścia. No ale jeśli popatrzymy historycznie na Polskę, to mamy coś takiego i to warto sobie uświadomić i nieść to przez pokolenie, przekazać innym. Mianowicie coś takiego jak gen wielkości. To jest bardzo ważne, żebyście Państwo jak gdyby budowali to w swojej świadomości. Co to znaczy gen wielkości? Znaczy, gen wielkości polega na tym, że naród, który jest świadomy sam siebie, nie pozwala samemu sobie umrzeć. Nie pozwala. Będzie do ostatniej deski walczył z pazurami. Wyrywał będzie światu, prawda, siebie. My chcemy żyć, my chcemy pokazywać, my chcemy się rozwijać. Takim przejawem tego genu wielkości była Rzeczpospolita pierwsza. Ja tutaj mam taką mapę, która w dużym skrócie to pokazuje. To jest mapa, proszę Państwa, XVI wieku. XVI-XVII wiek. Polska, największe państwo w Europie. Największe. Nie było większego państwa w Europie, poza Rosją. Dzisiaj bardzo rzadko młode pokolenie o tym wie. Starsi, którzy tam poznali historię, trochę wiedzą. Największe państwo w Europie pod względem terytorialnym, ale pod względem też militarnym. No to, co się stało pod Wiedniem, prawda, później, czyli Sobieski, który obronił tutaj Austrię, był takim pierwszym wkładem Polski w wielkość Europy. Gdyby wtedy Sobieskiemu tutaj się nie udało dotrzeć do Wiednia i nie uratować Austriaków przed Turkami, no to Europa byłaby zalana przez islam i nie byłoby tej Europy, która dzisiaj jest. Nowy Sobieski. To byłby początek, prawda? To był początek. Czyli jak gdyby ten gen wielkości polegał na tym, że Sobieski zrozumiał, że to nie jest walka tylko po stronie Austrii, że to jest walka o wolność Europy. To jest dużo większy problem, dużo większe zrozumienie, bo to nie chodziło o to, żeby tylko Austria i Polacy, tam jeszcze sojusznicy, prawda, zwyciężyli. Chodziło o to, żeby cywilizacja łacińska, żeby cywilizacja europejska stanęła na wysokości zadania, czyli broniła swojej godności, swojej wielkości, swojej historii. Bo gdyby wtedy Turcy przeszli przez Wiedeń, przez Austrię, przez Europę, to dzisiaj bylibyśmy zupełnie innym, już nie byłoby tej Europy, którą znamy. Więc wtedy się zrodził jak gdyby ten gen wielkości, ponieważ był to, po pierwsze, geograficznie Polska była potężna, jak Państwo widzicie, od Morza Bałtyckiego do Morza Czarnego. Dzisiaj na tym terytorium, i to jest ciekawe tak ilustracyjnie sobie wyobrazić, na tym terytorium mieszka 20 państw. 20 państw, które kiedyś wchodziły jak gdyby w ziemię, nad którymi władała Rzeczpospolita. Powiedzmy tak, od północy idąc Estonia, Łotwa, Litwa, Białoruś, Ukraina i tak dalej, część Rosji, część Rumunii, część Węgier i tak dalej, to są terytoria, które należały do Rzeczpospolitej. I warto jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że Rzeczpospolita nie była państwem, która szła z mieczem i prawda, z ogniem i wyrywała, tylko zdobyła te ziemię na skutek układu międzynarodowego przy pomocy pokoju, ale nie byliśmy zaborcą, nie byliśmy agresorem, nigdy nie byliśmy agresorem. Broniliśmy się, ale jeżeli broniliśmy się, to mieliśmy, prawda, prawo pokonywać wrogu. No i proszę teraz spojrzeć tak króciutko, co się stało z tego potężnego, wielkiego państwa ogarniającego, prawda, Kijów i tam jeszcze te ziemie dalej, aż do Morza Czarnego.
To wszystko, co Państwo pokazuje w tej chwili palcem, przestało należeć do Polski. Oto terytorium, które nam zostało. Czyli jedna mniej więcej siódma tych ziem, które do Polski należały. Ale to był ten gen wielkości, który jak gdyby mówił o takiej potrzebie, że my jesteśmy wielkim państwem, wielkim narodem, wielką siłą i my potrafimy być, potrafimy coś zrobić dla nas i dla Europy. Ale drugi gen wielkości dotyczy czegoś innego. Dotyczy mianowicie tego, co mówiłem na początku. Myśli ludzkiej. Myśli ludzkiej. Co dany naród wkłada do skarbca kultury większej całości? Czyli co Polska wkłada do kultury europejskiej, światowej, prawda? Bo narody, jeżeli chcą w cywilizacji coś znaczyć, nie tylko same dla siebie, ale jeżeli coś chcą znaczyć europejskie czy skali światowej, to muszą coś dać, prawda? Muszą dać kogoś. Chopina, Kopernika, Kiry Skłodowską, prawda? No a później innych, wielu innych. Tylko pokazuje, że tak się naród buduje przez wielkie idee w różnych dziedzinach. To fizyka, to matematyka, to w czymś tam. Kresy były tą częścią narodu, które bardzo silnie wpływały na cały jak gdyby kształt i sens życia duchowego Polaków. Właśnie kresy. Ja Państwu zaraz podam w dużym skrócie tylko kilka nazwisk, żebyście wiedzieli, z kim my mamy do czynienia i że każdy z Państwa, bez względu na to, czy mieszka na kresach, czy nie, jest kresowiakiem. Wszyscy jesteście kresowiakami. Dlatego, że wy nie musieliście mieszkać w Lwowie, czy w Tarnopolu, czy w Wilnie, ale duchowo stamtąd wszyscy jesteście. No popatrzcie, Mikołaj Rej, znany wam jest? No znany, prawda? Wszyscy przez Rej jakoś tam przeszliśmy, czytaliśmy go w szkole, uczyliśmy się. No Mikołaj Rej pod Lwowem się urodził, pod Lwowem. To jest nasz, Lwowia, pod Lwowem. Franciszek Karpiński, być może nazwisko nie jest znane, ale jak się zbliża Boże Narodzenie, to śpiewamy kolędy. A jak śpiewamy kolędy, to śpiewamy Bóg się rodzi. A jak śpiewamy Bóg się rodzi, no to już nas prowadzi na kresy, bo to są kresowe kolędy. To są kresowe kolędy i ich jest bardzo dużo. No Adama Mickiewicza nie muszę tutaj przedstawić, Słowackiego tutaj nie muszę. Największych polskich pisarzy, którzy się urodzili na kresach. Mickiewicz, Słowacki, Fredro, Moniuszko, prawda? A więc opera największa. Największe nazwisko Orzeszkowa, Konopnicka, Sienkiewicz, Kraszewski, ci, którzy się urodzili, albo podejmuje kresowe wątki. Kasprowicz, Zapolska, Staw, Brzechwa, Parandowski, Makuszyński, Bruno Schulz, Korzeniowski, Jądro Ciemności, Smuga Cienia, Stanisław Lem, taki pisarz, który prowadzi zupełnie nowy nurt w literaturze, prawda? Wankowicz, Iwaszkiewicz, Lokowiczówna, Mackiewicz, Stryjkowskie, Miłosz, Naukowska, cokolwiek o Miłoszu powiemy, ale to jest kresowiak, prawda? Chcemy czy się nie chcemy, ale to jest kresowiak. Konwicki, Herbert, jeden z największych polskich poetów, geniusz po prostu poetycki i tak dalej, i tak dalej. Starsi Państwo na pewno pamiętają z takich aktorów wielkich, Ryszarda Hanin, Łomnicki, Anuszkiewicz, Wiolski, Schiller, Żulawski, Aksel, Wittnerówna, Bogusławski, Pietruski, Przoniak, Pyrkosz, niektórzy z nich jeszcze są na scenie, Skrowaczewski, Solski, Pawlikowski i tak dalej, i tak dalej. No a wielcy uczeni, Ajdukiewicz, Askenazy, Grabski, Ingarden, Ingot, Jodłowski, Lanckorońska, Romer, Rodygier, Taszycki, największe polscy uczeni to są z kresu. Można by wymieniać kompozytorów Szymanowski, Paderewski, Niemen, Ladysz i znowu tak cała lista bym mógł ciągnąć. Malarzy, Grobger, Chwistek, Matejko, znowu cała lista. Królowie, Sobieski, Korybut Wyśniewiecki, generałowie, Kościuszki, Piłsudski, wielcy mężowie stanu, Anders, Bębur, Komorowski, Sikorski, Sostkowski, Ryc, Śmigły, Sapieha, Kołątaj, Staszyc i tak dalej, i tak dalej. Proszę Państwa, no to jest rdzeń polskiej kultury, to jest rdzeń polskiej świadomości zbiorowej, to jest rdzeń polskiej wiedzy, polskiej nauki. Więc co nas kształtowało? Kresy. Ten gen wielkości tkwił w Polsce, a przez Polskę tkwił w głównym kresach.
To jest zadziwiające zjawisko, tak jak się patrzy w ogóle na mapę świata, że są czasami takie sytuacje, że coś jak gdyby z góry gdzieś tam takie wielkie spojrzenie na jakąś część świata pada, jak jakaś taka światłość ogarnia jakąś część świata. Piąty wiek przed naszą erą to taką światłością była porażana, że tak powiem, Grecja. Piąty wiek przed naszą erą. Sokrates, prawda, jeden z największych filozofów, Platon, Arystoteles, Eschylos, Sofokles i tak dalej, Safona. Malutka kraina, a takiej głowy potężne, prawda, wyrosły. Czyli gdzieś tam Bóg jak gdyby swoją obecnością zaznacza, że w tym miejscu coś tak. I tak było z Polską właśnie. Bóg sobie wybrał kresy. Mówił, tu będą rosły największe talenty. I to rosły od początku, kiedy kresy należały. Kresy należały do Polski mniej więcej od XIV wieku. W sposób naturalny stały się częścią Polski, czyli ponad 600 lat. I teraz zrobiliśmy kiedyś takie badania, niedawno, tak, grupa ludzi, która zastanawiała się, co się stało, kiedy nas tam nie ma, kiedy nam odebrano po prostu, kiedy kresy przestały być polskie. To już minęło 70 parę lat, prawda? W 1945 roku zabrano nam kresy, i od 1945 roku na tych ziemiach nie pojawił się nikt wybitny. To jest ciekawe zjawisko. Przez tyle wieków były wielcy geniuszy, których tutaj wymieniłem Państwu. 70 lat tam nie ma żadnego wielkiego człowieka. To co się stało? No coś musiał, Bóg powiedział, no niestety, ja nie będę w tym brać udziału. To zło, które się stało, Bóg nie chce, bym brać udziału. No nie ma racji, no dlaczego brać udział w tym, co nam zabrano, co nam zagarnięto, co po prostu zdobyto, co było polskie przez wieki, co tam Polskę budowało. To tak dla przypomnienia Państwu, że ten gen wielkości właśnie kresy miał. Przypomnijmy jeszcze takie może dwa epizody, które pokazują, że Polska odegrała absolutnie w świecie podstawową rolę. Poza Sobieskiem, poza Wiedniem. To jeszcze drugie takie, które spowodowało, że komunizm został zatrzymany w Europie. Tam islam zatrzymany, a tu komunizm. 20 rok. Bitwa warszawska. Cud, prawda, nad Wisłą. Gdyby się Sowietom wtedy udało przedostać przez Warszawę i zagarnąć wojskami Warszawę i Polskę, to oni co idą? No, na Berlin. A tam już czekali Niemcy, komunistyczna partia niemiecka czekała, żeby tam już zainstalować szybko komunizm. A później Francja, Włochy i tak dalej. Więc Polska po raz drugi wstrzymała tą hołotę, która szła, prawda, ze wschodu i chciała kompletnie ogarnąć Europę. No i wreszcie trzecie wielkie, ten gen wielkości, który pokazuje, że jesteśmy silnym narodem i że warto być, wierzyć w Polskę. To jest bardzo ważne, trzeba wierzyć w Polskę, że w Polskę i w Polaków, gdziekolwiek jest, są, czy w Wiedniu, czy w Warszawie, czy w Londynie, czy gdziekolwiek, to musicie wcale Państwo ten taką siłę, energię, ten ducha wielkości mieć, bo ona jest w historii. To nie ja wymyślam, ja tylko jestem takim skromnym przekaźnikiem, ja przekazuję, że tak jest. To jest drugie. No a trzecie, no to solidarność. Przez solidarność, cokolwiek o niej powiemy, cokolwiek powiemy dzisiaj o niektórych przywódcach tej solidarności, jako wielki ruch, prawda, jako potężna siła narodowa, społeczna, spowodował, że komunizm jednak przy pomocy papieża, prawda, i jeszcze paru innych, komunizm, który już zdawało się będzie wieczny, kto by pomyślał, potężna armia, czołgi, samoloty, prawda, bomba atomowa i nagle rozsypuje się w proch i pył. Zdawało się, że do niej nie do przerwania. Przez taką solidarność naród polski sam siebie wezwał do czynu i spowodował rozsypywanie się komunizmu. Czy to nie jest gen wielkości? No jest coś w nas takiego, że jak trzeba zbuntować się, to wtedy idziemy na barykady i walczymy, nie poddajemy się. I bardzo mi się to podoba, co w tej chwili młodzież robi. Mimo, że wie, że jest ciężko, mówię, nie poddamy się. Będziemy walczyć, będziemy zwyciężyć. Chcemy tej Polski, która będzie wielka, duchem, mądra będzie, a równocześnie to jest ciekawe, że to była Polska niezwykle tolerancyjna dla świata.
Ja nie wiem, czy Państwo zdają sobie sprawę, że Polska przedwojenna, w Polsce przedwojennej, już mówimy w tej chwili o innej Polsce, o tej przedwojennej, która wyglądała tak. To jest Polska 30, Polska 18, od odzyskania niepodległości po 123 latach niewoli do 39, to jest Polska przedwojenna. Polska przedwojenna miała 16 województw, 8 centralnych i zachodnich i 8 kresowych. I to są kresy właśnie. Czyli pół Polski to były kresy, pół Polski, a nawet więcej, dokładnie 52%. I kiedy Sowieci 17 września 1939 roku, bo najpierw Niemcy, prawda, 1 września napadają i zagarniają nam tę część zachodnią, a Sowieci 17 września napadają tutaj na Kresy i zagarniają nam 52% terytorium. To jest to, co ja tutaj zaznaczyłem na mapie. I tu się zaczyna jak gdyby historia filmu. Historia filmu, prawda? W tej części historia filmu zaczyna się w jednym z tych województw, które nazywamy województwami kresowymi. A jakie to były województwa kresowe? Było ich 8. Od północy zaczynając, tak północ wschodnia, to było województwo białostockie. Następne wileńskie, tutaj na północy wileńskie było. Następne to zielone poleskie, polesie. I nowogródzkie i poleskie. 4 województwa północne i 4 województwa południowo-kresowe. To jest, uwaga, zaczyna się sprawa filmu. Wołyń. Wojtek Smarzowski daje tytuł temu filmowi Wołyń, czyli mówi, wskazuje palcem, uwaga, tu. Tu się to dzieje. Ale proszę Państwa, to jest symbolicznie. To nie znaczy, że tylko tam to się działo. Tą zgrozę, to nieszczęście, to przerażenie, to ból, to cierpienie, to ludobójstwo, to tylko symbolicznie. Patrzcie, co tam się działo, mówi Wojtek Smarzowski, ale tak się działo wszędzie. Na ogromnym terytorium Kresu, ja Państwu zaraz dokładnie powiem, jak to się działo. Wojtek Smarzowski mówi, że to był rok 43 Wołyń, ale on mówi też coś innego. Jak się patrzy na film dokładnie, on pokazuje początek tego filmu, wojnę, czyli który rok pokazuje? 39. Czyli początek nie jest na Wołyniu, on początek pokazuje wojnę, która się toczy, prawda, na Polsce, gdzieś on dokładnie nie określa, czyli poza Wołyniem. I ludzie tam stamtąd wracają dopiero na Wołyń. Skąd oni wracają? Oni wracają, proszę Państwa, z południa. Południa, Tarnopol, Lwów, Stanisławów. Oni wracają stąd. Jak Państwo pamiętają taką pierwszą scenę, taką najbardziej, jedną z najbardziej barbarzyńskich przedstawionych przez film, to wtedy, kiedy grupa żołnierzy wraca z wojny i w pewnym momencie zatrzymuje się w stodole. Pamiętają Państwo taką scenę stodoła? I w tej stodole bandyci ukraińscy napadają na tych żołnierzy śpiących i zaczynają ich mordować. A jeden z tych żołnierzy śpi wyżej na takim stogu słomy i on z góry to obserwuje. I to jest scena, proszę Państwa, którą przeżył mój ojciec. To jest autentyczna scena, którą przeżył mój ojciec. Jak pracowaliśmy nad koncepcją filmu, to ja Wojtkowi Smarzowskiemu opowiedziałem tę scenę, bo mnie to opowiedział ojciec, jak on to przeżył. Jak wracał z wojny z żołnierzami, to jest autentyczne, wracał z wojny z grupą żołnierzy, byli tak zmęczeni, bo to wojna, wszyscy głodni, chorzy, porażeni tam różnymi sprawami, padli jak martwi w jakiejś stodole i zasnęli. Mój ojciec wybrał sobie miejsce na stogu słomy, na górze, a ci inni padli na dole. I w pewnym momencie mój ojciec, który był na górze, usłyszał jęki, krzyki. Kiedy się obudził, spojrzał na dół i zobaczył, że tam już mordują jego kolegów. Gdyby się tak mocniej poruszył i oni by usłyszeli, to oczywiście by padł też ofiarą, ale on zamarł tam, był kompletnie porażony tym, co się działo. I tę scenę ja opowiedziałem Smarzowskiemu i on ją wprowadził do filmu.
Bo tutaj jedna z pań, rozmawialiśmy przed chwilą, pytała, czy to jest możliwe, czy takie rzeczy były tak, proszę Państwa, tak było. To była jedna z autentycznych scen, która mojemu ojcu się zdarzyła. Wszyscy jego koledzy zostali wymordowani, on ocalał. Tamci bandyci odchodzili, podpalili stodoły i poszli sobie. Na całe szczęście mój ojciec zdołał się wydobyć z tego, kiedy przyszedł do domu, do nas do domu, w tej szyneli, czyli w takim płaszczu wojskowym, jeszcze miał popalony tutaj koniec tego wszystkiego, bo jak szedł, to tam ten ogień jego również smaknął. To jest pierwsza scena, która pokazuje, że wracali z innych ziem, czyli początek rzezi nie zaczyna się w 1941 roku, tylko w 1943, tylko w 1939 roku. To jest początek. Wojtek Smarzowski pokazuje, bo Woleń to jest 43. Początek, natomiast gdybyśmy tak historycznie, ja Państwu chcę wprowadzić w taki cykl historyczny, gdybyśmy chcieli dokładnie opowiedzieć, jak przebiegały mordy na Kresach, to początek mordów zaczyna się w województwie tarnopolskim, tutaj. To jest województwo tarnopolskie. I pierwsze wioski, które zostają doszczętnie wymordowane, spalone i ograbione, to są wioski w trzech powiatach. Powiat Podhajce, powiat Brzeżany i powiat Buczacz. Tutaj w tym województwie. Ja akurat nie bardzo dobrze znam to, bo to mój powiat, powiat Podhajce, ja się tam urodziłem. I pierwsza wioska, która została wymordowana, pień całkowicie polska, część wioski, bo to była polsko-ukraińska, to się nazywała Slawentyn. Nie musicie znać jej, ale tak ona się nazywa, Slawentyn. W nocy napadli na tę wieś banderowcy i kompletnie tę wieś wymordowali. Kompletnie. To, co się stało w tej wsi w ciągu tej nocy, później powtarzało się we wszystkich wioskach i wszystkich miejscowościach na całych Kresach. Co to znaczy? Jakie narzędzia stosowano do mordowania Polaków w tej wiosce? Widły, siekiery, młotki, noże, gwoździe, młotki, gwoździe po co? Do wbijania w mózg, do wbijania w głowę. Sierpy do podcinania szyi i inne narzędzia zbrodni. Kogo mordowali i jak mordowali? Wszystkich mordowali. Kobiety, starcy, dzieci. I już wtedy się pojawiły mordy takie najbardziej okrutne, przerażające. Poza takimi podstawowymi, że siekierą się ucinało głowę, albo takim charakterystycznym mordem, który już wtedy stosowano, to była tak zwana rękawiczka. Ten film Rękawiczka jest pokazany, ten typ mordowania pokazany jest w filmie Rękawiczka. Polegał na tym, że się, ja Wojtkowi również to opowiedziałem o tym, że się nacinało tutaj skórę na żywca człowiekowi i ściągało się ją w sposób, kiedy człowiek żył, ściągało mu się do palców. Mało tego, żeby okrucieństwo tej zbrodni było jeszcze większe, to się posypywało solą, żeby ten, który cierpi, cierpiał jeszcze bardziej. No więc to nie jest, proszę Państwa, strzelanie do człowieka i wojna, to jest znęcanie się, to jest straszliwy sposób wykańczania człowieka całymi godzinami. Nieraz takiego mordowanego człowieka trzymali 5-6 godzin, znęcali się, chcieli na przykład płaty na skórze, z płatami chcieli, nożami, brzytwami, jakimiś ostrymi narzędziami. Bawili się, albo na przykład wycinali orła na czole, orła, bawili się w ten sposób i mówili, proszę bardzo, lataj teraz, leć orle. Takie rzeczy robili i to już było w 1939 roku. I z tych trzech powiatów, powiat Buczacz, Brzeżany i Podhajce, w tych trzech powiatach w 1939 roku wymordowano 20 kilka wiosek i to był początek mordów. I kiedy Wojtek Smarzowski mnie pyta, Panie Stanisławie, na początku jeszcze byliśmy na Pan, mówię, Panie Stanisławie, jak to zrobić, jak to pokazać ten cały mechanizm mordu, jak, żeby to było logiczne, żeby to było sensowne i żeby to było prawdziwe. Ja mówię, Panie Wojtku, jeżeli chce Pan, żeby to było prawdziwe, to musi Pan pokazać, że to początek był w 1939 roku,
A że to nazwał wolę, to inna sprawa, o czym za chwilę. I tak Wojtek zrobił, że pokazał tych wracających, prawda, z wojny 39 i mordy idą. I mordy u niego idą w firmie do Wołynia. Ale zanim one dotrą do Wołynia, czyli na północ województwa tarnopolskiego, to one powoli, bardzo powoli się przesuwają. I mniej więcej w 42 roku dochodzą do Wołynia. I pierwszą wioską, która pada ofiarą mordów, to jest wieś taka Obórki. Obórki. Ja znam jedynego człowieka, który ocala. Cała wieś została, dokładnie cała wieś została, to tak właściwie sioło została wymordowana. Dzisiaj ten człowiek mieszka we Wrocławiu, ma 92 lata. Ja się z nim przyjaźnię. I on mi bardzo dokładnie opowiedział, co się tam stało. Po prostu napadli na wieś nocą, wymordowali wszystkich ukraińskich, wszystkich co do jednego. To był początek mordu na Wołyniu. A więc nie 43, tylko 42, dokładnie 11 listopada 42 roku. I teraz od tych obórek, to gdzieś mniej więcej tak w środku Wołynia, mordy idą, przesuwają się na północ. I od północy wracają na południe, i to jest 43 rok. Cały Wołyń w wojnie w 43 roku. Ale taki charakterystyczny dzień jest jeden. 11 lipca 43 roku. W tym dniu, 11 lipca 43 roku, bandy ukraińskie napadają na 99 miejscowości. W ciągu jednego dnia. 99 miejscowości. I w tych, to jest niedziela, msza święta, ludzie są w kościołach i co oni robią? Otaczają kościoły z widłami, siekierami, młotkami, gwoździami i tak dalej i zaczynają mordować, wchodzą do kościoła i zaczynają mordować ludzi. 99 miejscowości w ciągu jednego dnia zostały wymordowane. Kapłani, którzy odprawiają mszę świętą, ministranci, którzy są przy mszy świętej, zostają wymordowani w pień wszyscy. Niedokończone mszę święte. Wymordowani, krew się leje. Jak dzieci były jakieś, to brało się je za nogi i rozwalało u nich. Tego dnia zostało wymordowanych około 15 tysięcy Polaków. W ciągu jednego dnia 15 tysięcy Polaków. I 99 miejscowości zostało kompletnie zniszczone. I mordy idą dalej. To jest 11 lipca 1943 roku. A później mordy przesuwają się jeszcze bardziej na południe. I Wołyń splonął. Dlaczego na Wołyniu taka rzecz była najwięcej, można pytać. Dlatego, proszę Państwa, że tam było najmniej Polaków. Na Wołyniu było 17% Polaków. 68% było Ukraińców, 10% Żydów. Uderzyli tam, gdzie Polacy byli najsłabsi, jeśli idzie o możliwość obrony. Najmniej ich było, więc najlepiej było się rozprawić. I mordy w 43 roku, wracając z powrotem, w końcu 43, na początku 4 roku, wracając z powrotem do Rusła Tarnopolskiego, czyli tam, gdzie się zaczęły. Zaczęły się Tarnopolskie, poszło po północ, wracają. I pierwszą wioską, która w województwie tarnopolskim zostaje wymordowana, to jest wioska Huta Pieniacka, dzisiaj dość głośna taka wieś, Huta Pieniacka, która była czysto polską wsią, bo trzeba powiedzieć, że wioski były albo polskie, albo ukraińskie, albo polsko-ukraińskie, albo polsko-żydowskie, albo polsko-żydowsko-ukraińskie, różne. Ta wieś, Huta Pieniacka, była polska wieś. Duża wieś, mająca wtedy ponad 1000 mieszkańców, ale ponieważ z Wołynia ludzie uciekali na dół, na południe, to wielu tych, co ocaleli z Wołynia, chroniło się tam w tej wsi, także w tej wsi było ponad 2000 ludzi. I bandy ukraińskie wybrały sobie tę wieś, żeby ją zaatakować. I 28 lutego 1944 roku Huta Pieniacka została zaatakowana
przez oddziały bandy w Band Ukraińskich i dywizję SS Galicja. To była taka dywizja, która się składała z Ukraińców pod dowództwem niemieckim. I ta wioska, Huta Pieniacka, zostaje w ciągu 6 godzin kompletnie wyrżnięta, a dokładnie mówiąc spalona. Na czym polegał tutaj mechanizm zbrodni? Inny trochę niż poprzednie. Już nie siekiery poszły w ruch, nie młotki, nie gwoździe i nie piły do piłowania, bo musicie wiedzieć, że także brano po prostu czasami żywego człowieka na pień i dwóch morderców piłowało go przez brzuch albo przez piersi. Tam poszedł inny mechanizm, tam zaczęli ludzi zwozić do kościoła. Później z kościoła, kiedy już mieli wszystkich pod swoją ręką, zabierali po 20, 30, 50 i zaganiali do stodu. Do jednej stodoły, drugiej, piątej, siódmej. Następnie zamykali te stodoły, oblewali benzyną, podpalali i ludzie żywcem płonęli. Żywcem. Płonęły dzieci, kobiety, starcy. W ten sposób we wsi pod nazwą Huta Pieniacka zostało wymordowanych około 1000 Polaków w ciągu paru godzin. I zaczyna się rzeź województwa tarnopolskiego, bo ta wieś znajduje się na północy. I teraz ta fala mordów idzie przez 44 rok cały czas. Wchodzą już Rosjanie z powrotem, wracają, prawda, gonią Niemców, a Ukraińcy nadal mordują. Jeśli by można, jeśli by przyjąć nawet takie absurdalne założenie, że mordowali, bo wierzyli w swoją Ukrainę, co było absurdalne, bo każdy, kto znał tamte realia, wiedział, że nic takiego nie powstanie, no ale tutaj wiedzieli, że w Sowiecie już są. Już są tutaj, w Rosji Tarnopolu, a oni nadal mordują, nadal napadają, nadal robią to, co do tej pory. I województwo tarnopolskie pada ofiarą mordów do 1944-1945 roku. I następnie fala mordów równocześnie przesuwa się do województwa lwowskiego, takiego największego tutaj, i do województwa stanisławowskiego na południe. Na Wołyniu zostaje wymordowanych 60 tysięcy Polaków. Na całych Kresach zostaje wymordowanych 200 tysięcy Polaków, czy ponad 200 tysięcy Polaków. To jest najbardziej prawdopodobna liczba. Podają różne, ale proszę wierzyć, te, które ja mam, podaję około 200 tysięcy Polaków, bo nasi historycy dokładnie to dodali. A więc Wołyń, proszę Państwa, film, który Państwo widzieli, jest symbolem tylko tego, co się stało na całych Kresach. To, co Państwo widzieli w Wołyniu, to się działo dokładnie tak samo w każdym z tych regionów. Dokładnie ten sam typ mordu, tak samo to wszystko wyglądało. Gdybyśmy chcieli powiedzieć, ile województw objętych były mordami Polaków, to policzmy je. To było, zaczynając od góry, od Wołynia, chociaż to jest najpóźniejsze województwo, ale byliśmy tak od góry. Wołyń, Tarnopol, Stanisławów, Lwów, ale też Lublin po części, część województwa lubelskiego, część województwa podlaskiego, ta południowa, i część województwa krakowskiego. Czyli mordy w Polsce dotyczą, mordy ukraińskie dotyczą 7 województw, nie jednego. Dlatego jak się patrzy na ten film, jest absolutnie niezbędny komentarz, taki jak ja w tej chwili Państwu przedstawiłem. Dziękuję jeszcze raz wszystkim organizatorom, że mnie zaprosili, bo dzięki temu Państwo macie nie tylko obraz, ale poszerzony o komentarz, jaka była historia. Wszystko, cokolwiek Państwo widzieli w tym filmie, wszystkie wydarzenia, wszystkie postacie, wszystkie dramaty, wszystkie tragedie miały gdzieś miejsce. Tylko film polega na tym, że myśmy to zebrali, prawda, jako fabuła, jako pewne działanie, jako pewna akcja, bo tak się film robi, bohaterowie. I to wszystko, co jest w filmie, każda scena była dokładnie wzięta z jakiegoś tam fragmentu rzeczywistości. A tam mój ojciec, tam dziadek, a ja na przykład sam, moje życie, kiedy miałem 7, 6, 5 lat, w tym filmie jest pokazany w takiej postaci Frania, takiego chłopca, który ma 7 lat,
i tam go widzicie Państwo w Przejbudzie. On czasami jest taka scena, jednak kiedy on się chwała w Przejbudzie przed mordercami, to Smarzowski jak gdyby symbolicznie pokazał, jakie było moje życie jako chłopca siedmioletniego w tamtych czasach. O czym ten film jest? O wielu rzeczach. O bardzo wielu. To nie jest film tylko o wojnie, bo na pewno jest to film o wojnie. Nie jest to tylko film o zbrodni ukraińskich nacjonalistów, o zbrodni ukraińskich faszystów, dokładnie trzeba powiedzieć, bo trzeba rozumieć pojęcie nacjonalizmu różnie, bo pojęcie nacjonalizmu jako narodowego, jako wartości narodowych, to jest, wartości narodowe są bardzo piękne i bardzo mądre. Nie, trzeba to odróżnić od tego, co się wtedy nazywało nacjonalizmem ukraińskim, bo to było pojęcie, które można przypisać faszystom czy nazistom niemieckim, prawda? Nazistom niemieckim, bo to był zupełnie inny system. O czym ten film jeszcze jest? Przede wszystkim jest to film o wielkiej samotności człowieka wobec zbrodni, prawda? Człowiek jest bezradny. Nie ma siły, nie ma możliwości, nigdzie nie może uciec. Wielki człowiek jest bardzo samotny. Jest to film też od upadku cywilizacji łacińskiej. Tam już pada cywilizacja łacińska, tam giną kościoły, giną księża, ginie polska kultura, ginie cywilizacja łacińska. Jest to film też o wielkiej miłości kobiety do swojego dziecka, matki do dziecka. Wielki film o macierzyństwie. Ta Zosia, którą Państwo widzicie na początku, która później rodzi dziecko, przez tą dżunglę śmierci ona chroni to, co jest najcenniejsze, dziecko. Ona chroni dziecko. I widzimy tę Zosię, która przebija się przez te wszystkie warstwy śmierci, przez tę noc, przez ten ciężar, ból, cierpienia, idzie coraz dalej, ciągle chroni to dziecko. Czyli ochrona macierzyńska, ochrona dzieciństwa jest największą, najpiękniejszą wartością, jaką może człowiek dać drugiemu człowiekowi. Chrońmy nasze dzieci, chrońmy słabsze, chrońmy tych, którzy sobie sami nie poradzą. Jest to też film o tym, co się dzieje, kiedy naród nie ma ojczyzny, kiedy nie ma państwa, prawda? Nie ma państwa, nie ma wojska, nie ma policji, nie ma kto bronić narodu. Naród, który nie ma silnej władzy, która nie potrafi bronić narodu, może paść tak ofiarą tego, co się dzieje. To w kontekście tego, że dzisiaj na Polsce jest ponad 1,5 miliona Ukraińców z powrotem, a nie wykluczone, że będzie ich 3 miliony. I ja na przykład, który mam to doświadczenie kresowe, bardzo się tego boję, bo już się zaczęły w tej chwili pewne antagonizmy, pewne napięcia, które mogą pójść dalej. Oni mają gen tej śmierci, który gdzieś tam, prawda, w nich zakiełkował. Proszę pamiętać, że w tej chwili na Ukrainie jest potężna propaganda banderowska. Banderowska to znaczy na czele tych, którzy nas mordowali, stał taki największy zbrodniarz, Bandera, Stepan Bandera. On stał na czele tych bank, które mordowały Polaków. I on dzisiaj na Ukrainie jest największym bohaterem. Dzisiaj jak Państwo pojadą na Ukrainę, to zobaczycie 100 pomników Bandery, ponad 100 pomników w różnych miastach. Czyli co dzisiaj Ukraina oferuje Europie i światu? Nazizm, faszyzm. Konkretnie, dokładnie, taki prawdziwy nazizm, faszyzm, bo Bandera był właśnie tym orędownikiem tamtego systemu. I to jest duży problem, przed którym stoi nie tylko Polska, bo nie daj Boże, jeżeli to się zacznie w Polsce, to się może później przerzucić, bo wie jeszcze dalej. Dlatego film jest takim wielkim ostrzeżeniem. Uwaga Polsko, uwaga Europo, uwaga świecie. Uważajcie na tych ludzi, uważajcie na te znaki identyfikacyjne, uważajcie na te symbole banderowskie, prawda? Tam oni bardzo często były takie sceny, kiedy oni tam uczą się takiego dekalogu ukraińskiego nacjonalizmu. Jest taki dekalog ukraińskiego nacjonalizmu, to jest 10 przekazań. I tam 8 przekazanie mówi: nienawiść, przy pomocy nienawiści musisz traktować swojego przeciwnika. A ten przeciwnik to jest Polak. Czyli musisz go co? Zamordować. Wziąć siekierę i rozwalić mu głowę, albo wyjąć płód z łona matki i wrzucić go do ognia na przykład, prawda? Sposobów mordowania Polaków było 350. To, co Państwo widzieli w filmie, to tylko cząstka.
rzeczywisty wymiar tej tragedii był dużo głębszy, dużo bardziej ponury, dużo bardziej przerażający. Dlaczego ten film jest tak bardzo potrzebny? Dlatego, że on ostrzega świat, ostrzega rządy, państwa, narody. Uważajcie na tych, którzy stamtąd przynieśli to zarzewie śmierci na banderowców. Uważajcie, bo to jest początek tego, co może się powtórzyć. I my dzisiaj w Polsce, wielu z nas, duża grupa, zaczynamy patrzeć bardzo uważnie na to, co się dzieje i obserwujemy już. Na przykład obserwujemy, że przyłożą do Polski sztandary czerwono-czarne, flagi czerwono-czarne, które są symbolem banderyzmu. Robią zdjęcia z tymi flagami, czyli mówią już, my już jesteśmy tutaj, uważajcie, my tutaj już jesteśmy. To może za rok, za dwa przekształcić to, że zaczną palić nasze domy albo burzyć nasze mieszkania. Ja nie mówię, że tak będzie, ale to może się stać, ponieważ widzimy takie tendencje. I film ten jest taką wielką przestrogą. Takie wielkie, to nie jest tylko film dzieło sztuki, bo z jednej strony to jest dzieło sztuki, obyczaje, tradycje, języki, prawda, wiara. No tam są te piękne początkowe sceny, kiedy widzimy te małżeństwa polsko-ukraińskie, te różne światy, religie różne i tak dalej, i tak dalej. Później to wszystko się kończy inaczej, kończy się tragedią. A z punktu widzenia takiego, że jest to dzieło sztuki, to nie ulega wątpliwości, że to jest jeden z najlepszych filmów polskich. Niektórzy krytycy mówią, że to jest najlepszy polski film. Mówi się o Smarzowskim po tym filmie, że to jest Majakowski polskiego kina. I chyba tak jest. To ja Państwu przedstawiłem taki obraz, żeby skomentować, żebyście Państwo wiedzieli przez pryzmat wiedzy, prawda, przez pryzmat nauki, przez pryzmat rzeczywistych wydarzeń. To, co Smarzowski pokazał w filmie, jest autentyczne, prawdziwe i literalnie dokładnie takie, jak było. Tam nie ma cienia przesady, a nawet powiedziałbym, jest to łagodny film. Mimo, że Państwo niektórzy mówili, że wychodzili z tego filmu przerażenie, ale ja Państwu powiem, że w porównaniu z rzeczywistością ten film, w porównaniu z rzeczywistością, to jest to film bardzo łagodny. On oddaje oczywiście grozę, pokazuje to nieszczęście, tą śmierć, ale rzeczywistość była 100 razy gorsza. 100 razy gorsza. Więc jeżeli widzicie to Kresy przeżyły takie piekło, jakiego nie przeżyły żaden, nie przeżył żaden lud Europy czy świata wtedy. Ilu ludzi, ja rozumiem, że i Państwo też rozumieją, że jak wojna się toczy, to jest normalne, że człowiek zabija człowieka, prawda? Ale tutaj się nie zabijało. Tutaj się znęcało. Tutaj skazywano na cierpienie, to na długie czasami. Właśnie w tej pierwszej wiosce Slawentynie wyciągnięto ukrywającą się nauczycielkę, bo ludzie jak widzieli, że jest napad, to zaczęli się ukrywać tam w chruście, w gnoju, w różnych miejscach. Wyciągnięto nauczycielkę w tej wsi, która się ukrywała i ją wyciągnięto na zewnątrz i przez całą noc kilkudziesięciu drabów ją gwałciło, a kiedy skończyli gwałty, zaczęli ją mordować. Czyli nad jednym człowiekiem pastwiono się bardzo długo. Ja osobiście widziałem chłopca 18-letniego w mojej wsi, któremu odcięto język, wydłubano oczy, odcięto genitalia, a jeszcze na głowę koronę cierniową nałożono. Albo jak bawiliśmy się w piłkę chłopcy, to wyciągnęliśmy ze studni głowę, wrzuconą do studni, ponieważ bardzo często mordercy wrzucali do studni. Była taka wieś pod kamień w powiecie Brody w województwie tarnopolskim. I jak Ukraińcy napadli na tę wieś, to na taki właściwie tam był klasztor, to jak te mordowali tam tych zakonników, ale także wieśniaków, to no nie wiem, 30-40 osób rzucili do studni.
I później oczywiście, jak ktoś chciał władzę wyciągać, to wyciągał tylko pokiereszowane cząstki, bo to rzucali albo głowę, albo rękę, albo coś innego. No tak to wyglądało. Także widzieliście Państwo film wielki, a równocześnie film zrobiony w taki sposób, żeby pokazać cząstkę nieszczęścia, które spotkało świat. No teraz ja myślę, że ten film szcząśnie trochę ludźmi, trochę orzeźwieją, ale martwię się tym, że na przykład polskie władze dość niechętnie patrzyły na ten film. Na przykład ten film nie otrzymał głównych nagród, a powinien był otrzymać, bo to był film wyjątkowy, prawda? On nie otrzymał nagród wielkich. Na Ukrainie tego filmu nie pokazują. Zabroniono. Rząd ukraiński zabronił tego filmu, czyli cenzura panuje totalna w tej chwili. To tyle z mojej strony. Pytania. Jeżeli Państwo macie pytania, bardzo chętnie. Porozmawiajmy po prostu. Może Państwo macie jakieś pytania, może... Ja chciałam się zapytać, Pańska osobista historia. Może. Tak. Jak to Pan uratował? Tak, bardzo proszę. Moja osobista historia jest taka, że ja się urodziłem w województwie tarnopolskim, a więc tam, gdzie się zaczęły te zbrodnie. Jak był napad na tę wieś Slawentę w województwie tarnopolskim, czyli tutaj województwo tarnopolskie to jest to, to moja wioska Chmilcze znajdowała się, to była trzecia wioska od nas na północ, Slawentę. Trzecia wioska, bo Chmilcze powinna wjechać się do Slawentę. To wiadomość o tym, co się stało w Slawentynie, do nas przyszła już następnego dnia. Już wiedzieliśmy, co tam się stało i to było już wiadome. A później było wiadome, co się stało w Szumlanach, to była następna wioska. Tam zupełnie coś innego się działo. Tam weszli do kościoła mordercy i zaczęli się znęcać nad szatami kościelnymi. Zaczęli te szaty na siebie nakładać. Udawać, że są kapłanami, że są i tak dalej. Grali role, prawda, jakieś tam, które należą do kogo innego. Od początku byłem w atmosferze tej śmierci, od samego początku. I kiedy do naszej wsi doszła już ta fala mordów, ona doszła ta druga fala z północy, która szła z powrotem na Tarnopol, w sierpniu 1944 roku, 15 sierpnia płonie wieś obok naszej i my już widzimy, bo to bardzo blisko, Panowice się nazywała taka wieś i my widzimy z Chmilcza tę wieś płonącą. Już wiadomo, że to jest koło nas. Tak przy okazji powiem Państwu, że to, co było najgorsze poza mordami, to było poczucie strachu, które nam towarzyszyło 6 lat. 6 lat, ponieważ nigdy nie wiedzieliśmy, w którym momencie padniemy ofiarami my. Przez 6 lat trzeba się było bać. Od 39, 39, 41, 2, 3, 4. W czwartym roku jednak przychodzi ta śmierć. I w tym dniu, kiedy ma być moja wioska spalona, przychodzi do mojej matki jej przyjaciółka, Olga Misiurak, bo tak się nazywa, Ukrainka. Ukrainka przychodzi do Olgi, i to jest bardzo ciekawy nowy wątek, i mówi: Mario, bo tak miała na imię moja mama, mówi: Mario, tej nocy przyjdą nasi i będą was mordować. Ukrainka mówi. I co więcej, jej bracia, bo to była młodziutka dziewczyna, też będą brać udział w tych mordach. Więc to było tak, proszę zwrócić uwagę, ona nas ostrzega, a jej bracia będą nas mordować. I mówię: Mario, ukryjcie się gdzieś. Ale gdzie się ukryć? Nie ma gdzie. To jest sierpień, wprawdzie można w zboże, ale jak się kryli w zboże Polacy, to już oni wiedzieli o tym, palili bardzo często zboże i ludzie płonęli żywcem w zbożu. No to ta Ukrainka mówi: skoro nie możecie się, ta Olga, młodziutka dziewczynka, przyjaciółka mojej matki, mówi, to ja was ukryję. Mówi: przyjdźcie wieczorem do mnie, ja wam przygotuję taką kryjówkę w mojej stodole. I wyjęła taki kamień od strony pola, wyjęła taki kamień do swojej stodoły,
zrobiła taki otwór i my przez ten otwór weszliśmy do tej kryjówki, ojciec, matka i ja, i schowaliśmy się tam. I gdzieś tak o godzinie 12 o północy słyszymy, już zaczyna się palenie naszej wsi. Słyszymy ryk zwierząt, rżenie koni, szczeganie psów, koty, miauczenie, straszliwe wycie wsi. I już płonie wieś, a my siedzimy tam w tej stodole. Popyta Panie o moje moje przeżycie, tego dokładnie. No i rano, kiedy już nie chcę opowiadać, co się działo ze mną w tej stodole, bo byłem cały przerażony. Przede wszystkim matka była bardzo przerażona, bo tam jej rodzina cała na zewnątrz była. No byliśmy wszyscy przerażeni. Rano, kiedy obudziliśmy, kiedy wyszliśmy z tej stodoły, bo nikt nie spał oczywiście, zobaczyliśmy zgliszcza. Cała polska wieś spłonęła, bo to była polsko-ukraińsko-żydowska. Wybierali polskie domy, bo już tam ich Ukraińcy naprowadzali. To jest polskie, a to jest ukraińskie, tego nie dotykajcie, a tutaj palcie. No i palili, kogo się dało, spalili. Większość Polaków zdołała uciec, bo tak samo jak nas ostrzegli inni Ukraińcy. Więc trzeba powiedzieć o takiej rzeczy. Z jednej strony były te struktury mordercze, które mordowały Polaków, ale z drugiej strony było sporo Ukraińców dobrych, takich dobrych Ukraińców, którzy ostrzegli swoich kolegów, przyjaciół Polaków. I dzięki temu myśmy się tam w tej wsi uratowali. Wcześniej ja oczywiście przeżyłem piekło inne z tym chłopcem, o którym powiadałem. To był taki, przyjeżdżał do nas do wsi, do księdza naszego, Kowalczyka, tak się nazywał nasz ksiądz. Jego siostrzeniec Stasiu Rybicki, taki student, miał 18 lat. No i pewnego dnia przybyła pod plebanie taka furmanka i na tej furmance siedziało czterech mężczyzn. Przyjechali po księdza. Chcieli zabrać księdza. Księdza nie było. No to zabrali tego Stasia Rybickiego, który ma 18 lat, na wóz. Wsadzili go i wjeźli w stronę lasu. Mieli wziąć księdza, ale nie było go, więc wjeźli tego Stasia Rybickiego i chłopi patrzyli, mój ojciec tam, inni patrzyli, jak go wiozą do lasu i w pewnym momencie ściągnęli go z wozu, narzucili mu pętlę na szyję, przywiązali do wozu, batem podcięli konie ruszyły z tempa i on biegł przez jakiś czas, ale w pewnym momencie konie bardzo szybko biegły, to on padł i ciągnęli go za tym wozem i tak aż do lasu. I wszystkim się zdawało z boku, że już tam zginie, ale okazało się, że nie zginął, tak, że wtedy nie uduszony został, zginął w inny sposób. Bo ludzie, którzy mieszkali w lesie tam niedaleko, usłyszeli tej nocy straszliwe jęki i płacz. Całą noc ktoś jęczał i płakał. To tych czterech morderców później się okazało, znęcali się nad nim. Dlaczego wiemy, że to się nad nim znęcali? Bo następnego dnia rano chłopi z tej wsi jechali na pole tam robić różne rzeczy swoje, prawda, polne prace i zauważyli wystającą ze stawu rękę. Podeszli tam do tego stawu, wyciągnęli tę rękę, okazało się, że to jest młody chłopak. Poznali go, bo tam wszyscy w okolicy go znali. To był ten Stasio Rybicki, którego zabrali z plebanii. Miał właśnie wydłubane oczy, miał odcięty język, odcięte genitalia, korony czerniało na głowie. I później go przywieźli do wsi, położyli na takim, na drzwiach od stodoły. I moja matka zabrała mnie, żeby, ponieważ cała wieś się dowiedziała, że Stasio został zamordowany, no to ja poszedłem i też widziałem. Dlatego bardzo dokładnie pamiętam tego chłopca. Na dodatek miał jeszcze podpalone stopy, bo jak wydłubywali mu oczy, to równocześnie podpalili mu ogień pod nogami, żeby jeszcze cierpiał. I jeszcze jedna charakterystyczna rzecz była z nim związana, mianowicie przywiązali go, bo znaleziono później sznurki, przywiązali go do dwóch brzuzek takich, nie za wielkich, ale wystarczających, żeby utrzymać go. Więc z jednej strony, z drugiej był przywiązany sznurem i jak mordowali go,
to, co on robił i to, po czym ludzie poznali, że to już jego. Dlatego, że w tych miejscach na wysokości głowy człowieka te drzewa były wygryzione. Po prostu były tak jak zwierzęta głodne gryzą, prawda, rośliny, tak samo były wygryzione z jednej i z drugiej strony. Jak go męczyli, jak nad nim się znęcali, to on z jednej strony, z drugiej strony wyszarpywał się i gryzł te drzewa. Tak bardzo chłop ten cierpiał. Więc to też moje doświadczenie. Mógłbym Państwu tak opowiedzieć wiele innych scen, ale nie o to idzie, żebym opowiadał wszystkie. Tylko żebym pokazywał, że ja przez to przyszedłem. I dlatego film jest autentyczny, bo on pokazuje moje doświadczenia. Tam wiele scen jest takich, które albo ja osobiście widziałem, albo znam z innych opowieści, albo ktoś inny mi opowiedział i to wsadziliśmy do tego. Na przykład tam jest scena taka, pogrzeb polski, chowanie, pochówek polski. Pamiętacie Państwo, jak mordercy robią taki dół i grzebią Polskę symbolicznie, wrzucają tam polską chorągię, polską flagę, polskiego orła, polskie mundury. To jest scena, którą przeżyła moja matka i wiele innych ludzi, którzy podobne sceny przeżyli. Także wszystko, co tam jest, to jest dokładnie przeżyte. Bardzo proszę. Tam była taka scena, gdzie młodego żołnierza, który oddał broń, bo powiedział, że to będzie bronić honor, i te konie zaczynają pędzić w przeciwnym kierunku. A wie Pani, że to jest autentyczne wydarzenie? Tak. I teraz ja Państwu podam konkretne nazwisko. Ten człowiek, który w ten sposób zginął, nazywał się Zygmunt Rummel. Młodzi, zapamiętajcie sobie, Zygmunt Rummel. Wejdźcie do internetu później. To jest bardzo ciekawa postać. To jest jeden z największych polskich poetów tamtego czasu. Młody chłopak, Zygmunt Rummel, który był w Armii Krajowej, był przedstawicielem Armii Krajowej i rządu londyńskiego. Ponieważ rząd londyński już wiedział, co się zaczyna dziać w 1943 roku, już wiedział, że to prowadzi w stronę wielkiej śmierci, w stronę zagłady. I rząd londyński postanowił nawiązać współpracę z Ukraińską Armią Powstańczą, bo tak się oni nazywali, UPA, żeby przerwać ten łańcuch zbrodni, żeby powiedzieć Ukraińcom, kochani, co wy się bawicie, co wy chcecie osiągnąć? Może razem my, Polacy i wy, Ukraińcy, uderzmy na Niemców. Przecież to jest nasz wróg. My nie jesteśmy waszym wrogiem. I tego Zygmunta Rummla, rząd londyński i Armia Krajowa wysyłają tam na Kresy, na Wołyń, uzgadniają, że on pojedzie, i przerwą tę straszliwą zbrodnię. Jeszcze jest pora, to jest 1943 rok, a jeszcze do końca tych zbrodni jeszcze dużo czasu. I on jedzie, i to jest rzeczywiste wydarzenie, ja to Wojtkowi dokładnie opowiedziałem. I on jedzie tam tylko ze swoim kolegą i woźnicą. I rzeczywiście jadą we trójkę tam. I kiedy dojeżdżają, jest taka scena dokładnie jak to, co byli świadkowie, którzy byli. Tam. On się spotykał z bandą UPA, ukraińską. Tak, ale to nie był ten Bandera. To nie był Bandera. Nie. Bandera osobiście w ten sposób, nie, on osobiście nie mordował. On po prostu tak jak generał, tylko wydawał polecenia. Tak. I tam była banda tych morderców, która już na niego czekała, ale umówili się, że bez broni. Tak. Umówili się, bo tak, prawda, to były pokojowe rozmowy miały być. No a oni Polacy, jak to Polacy, uczciwie poszli tak, żeby tak zgodnie z poleceniem, że tak powiem, swoich władz. On nawet w pewnym momencie mówi, idę, bo to jest honor, prawda, no nie idę z karabinem. Bronić honoru będzie. No idzie bronić honoru, a tamci otaczają go, pamiętacie, te konie na konia go szybko otaczają i przywiązują do tego. To jest rzeczywiste wydarzenie, sprawdźcie to w internecie, to zobaczycie. Ktoś tam z Panów widział przed chwilą, zdaje się. Chciałam się spytać, czy Pani jeździ z pogadankami po szkołach polskich? Tak, szkoły mnie zapraszają, tak. Czasami studenci mnie zapraszają, tak. Ja im opowiadam tak jak Państwo, autentyczne wydarzenia, także to jest autentyczne, tak. Bardzo wiele, miałem takie... I to był cykl takich, dość sporo nawet, takich momentów, kiedy przed filmem, zanim się film zaczął, jak
opowiedziałem tło, jakie was spotka niedługo. Nie opowiadałem, jaka jest treść filmu, tylko to, co państwu powiedziałem, jakie są wydarzenia, bo wtedy państwo teraz lepiej rozumiecie ten film, prawda? Ci, którzy widzieli. A kto nie widział, to państwu mogę powiedzieć, że ten film już jest na DVD, na krążkach. Więc jeżeli ktoś nie widział tego filmu, bardzo polecam. Bo to jest polska sprawa, bo to jest polski problem i to jest ludzki punkt widzenia. Nie, ale ja mówię, ale to jest ludzki i w ogóle taki europejski problem, który trzeba to przeżyć, trzeba przejść przez to doświadczenie. I pan chciał, tak? Czym tłumaczy to bestialstwo ukraińskie? Tak, i proszę pana, jest jak gdyby, jest kilka dróg, które prowadzą, żeby to zrozumieć. Pierwsza droga to jest na poziomie politycznym. Z punktu widzenia politycznego. Otóż wiek XX. W wieku XX mamy trzy systemy totalitarne, które tym wiekiem rządzą. Pierwszy system totalitarny, który się rodzi w Europie, to jest faszyzm włoski, Mussolini. Drugi to jest Hitler, lata 30, który dochodzi do władzy. I sowiecki system, prawda, 17 rok, rewolucja październikowa i komunizm. Ukraińcy. I teraz ciekawe zjawisko, żebyście państwo to też wiedzieli. Nie było czegoś takiego jak Ukraina, bo dzisiaj bardzo często słyszymy Ukraina, Ukraińcy. Nie było. Nie było Ukrainy, nie było Ukraińców. Byli Rusini. Rusini to zupełnie inne zjawisko. Były ludy rusińskie, które mieszkały na ogromnym terytorium i te ludy rusińskie powoli oddzielały się w różne byty polityczne. W XIII wieku z tych ludów rusińskich powstaje Rosja. Rosja, czyli Ruś Północna. Ruś, która przekształca się w Rosję. Rosja. Powstaje Rosja, księstwo ruskie. Później powstaje Białoruś, następna Ruś, prawda? A jeszcze tych Rusinów jest ciągle bardzo dużo. I wreszcie inteligencja tej części Rusinów, która już nie jest ani Rosjanami, ani Białorusinami, ani innymi, mówią, my też chcemy stworzyć własne państwo i my będziemy siebie nazywać Ukraińcami. Ukraina kiedyś znaczyła zupełnie coś innego niż dzisiaj. Ukraina to znaczyło tyle, że jak było jakieś państwo, to część ta krańcowa, to co było na brzegach tego państwa, powiedzmy tak jak na mapie, prawda? Mamy tutaj mapę Polski, o, to tutaj ta część na samym końcu to była Ukraina, czyli Ukraja. I była Ukraina polska, była Ukraina rosyjska, była Ukraina rumuńska, była Ukraina i tam jakaś inna. Czyli terytorium nazywające się na krańcach to była Ukraina, czyli nie było żadnego państwa ukraińskiego, nie było narodu ukraińskiego. Naród ukraiński dopiero zaczął się kształtować w wieku XX, a to jest oddzielna historia, gdyby państwa interesowała, to trzeba by o tym długo mówić. To jest ważne, tylko dokończę. I teraz ci, którzy chcą stworzyć Ukrainę, bo pan o to pyta, między innymi, zaczynają kombinować i no, stworzymy państwo, ale jakie to państwo ma być? Czy są jakieś wzory? No i tak patrzą na wschód i na zachód. Komunizmu to nie bardzo, ale tam jest na zachodzie dobry ustrój. To nam się podoba, bo jest silny przywódca, jest pod silną władzą. Hitler. Upodobnimy się do Hitlera. I na czele tej szajki morderców staje Bandera, ich przywódca. I on... A jeszcze wcześniej staje ktoś inny, który tworzy taką ideologię. Nazywa się Dmytro Dąbcow. I on tworzy taką księgę jak Mein Kampf. Hitler tworzy Mein Kampf w 1934 roku. W 1926 roku Mein Kampf tworzy. A ten tworzy taką ukraińską książkę pod tytułem Nacjonalizm, który jest odpowiednikiem Mein Kampf. I ci Ukraińcy zaczynają myśleć, że trzeba być podobnym, żeby stworzyć silne państwo, to musi być ktoś taki jak Hitler. I tutaj wybierają Banderę. Bandera jest taki podobny do Hitlera. Postanawia być na czele tego narodu. Wszystkich, którzy są, jemu się sprzeciwiają, tak jak Hitler niszczył dookoła siebie wszystkich, a później zaczyna wydawać prawe wyroki na Żydów i tak dalej, na innych narodów.
I to samo, dokładnie oni się wzorują na Hitlerze. Wybierają model hitlerowski. Tworzymy państwo hitlerowskie. No skoro tworzymy państwo hitlerowskie, to będziemy robić to, co Hitler, czyli będziemy mordować po kolei wszystkich. To jest jak gdyby polityczny punkt widzenia. Ale jest też punkt widzenia, powiedziałbym, metafizyczny. Diabeł. Diabeł, który wstępuje, prawda, w człowieka, który wstępuje w jakąś jednostkę czy w naród. Są pewne, to czasami jest tak, że się nie da logicznie wytłumaczyć. Jakieś szaleństwo ogarnia, prawda, narody czy grupy jakąś i wtedy mówimy, że diabeł tutaj zawładnął tym umysłem. No co jeszcze można tłumaczyć? Jeszcze jeden czynnik bardzo ciekawy, mianowicie zachowanie kościoła grecko-katolickiego. To jest też, który się bardzo w dużym stopniu przyczynił do tej zbrodni. Mianowicie kościół grecko-katolicki stanął po stronie morderców. Na czele tego kościoła stał arcybiskup Szeptycki, tak się nazywał, Andrzej Szeptycki. I ten Andrzej Szeptycki poparł wszystkie działania Bandery i morderców. Ja mam tutaj mnóstwo dokumentów. Jakby był czas, to ja bym zaczął czytać. Co mówili popi, jak szli na bój. Bardzo często na czele takiego działu morderców szedł pop i jego synowie. I czasami było w ten sposób, że szedł pop, jego synowie i jego wnuczek, albo jego wnuczka. I pop dawał taki rozkaz. My tutaj mordujemy, a wy dokończycie, dzieci. Tak było. To przerażenie, ale tak było. Mamy dowody na to. I pop, powiedzmy, ze swoimi starszymi kolegami mordował ludzi, a jeżeli ktoś nie został domordowany, to wtedy jego syn dokończył, a jeżeli syn nie, to jeszcze wnuk był do tego. I popie zrobili straszne rzeczy tutaj. Niestety kościół ukraiński stanął po stronie morderców. Ma pan drugi przykład, jest polityczny, duchowny i metafizyczny. Ale jaka argumentacja była tych popów? Dlaczego? Bardzo prosta argumentacja. My chcemy mieć oddzielną cerkiew narodową, żeby mieć cerkiew narodową, a więc nie kościół powszechny, tak jak prawda, nasz kościół powszechny, do którego należy cały lud świata. My chcemy mieć swoją organizację. To my musimy tutaj stworzyć własne państwo, w którym my będziemy decydować jako hierarchowie, a żeby decydować, no to musimy mieć władzę po swojej stronie. A żeby mieć władzę po swojej stronie, to musimy jej pomóc teraz. No to pomagamy. I teraz domagają się beatyfikacji Szeptyckiego. Domagają się beatyfikacji, tak. Tam zresztą, gdybyśmy chcieli detalicznie opowiadać, tam były walki, było dwóch biskupów. Jeden był po stronie morderców, a drugi był przeciwko. Homyszyn był taki biskup, który był przeciwko. Tam, ale to jest oddzielny problem. Czy jest jakaś szansa, że będzie beatyfikowany? Proszę? Dopóki żył nasz pasterz Wyszyński, to on był przeciwko temu i wysyłał nieustanne listy do papieży, że się nie zgadza na to. I przez długie lata była powstrzymywana ta beatyfikacja. No ale w tej chwili nasi biskupi nabrali wody w usta i nie wiem, jak to będzie. Jeżeli można jedno tutaj powiedzieć. Więc z mojej wiedzy, bo tutaj na przykład słyszy się takie opinie, że no co to nagle Ukraińcom strzeliło do głowy, że taka nienawiść. Więc nienawiść już była za Polski potężnej, kiedy królowie byli, ale zbyt potężni, żeby Ukraina mogła podskoczyć. Ale wtedy Ukrainy nie było. Ale chodzi mi na przykład, zaczęło się od kozaków. Tak. Od kozactwa. Tak. Weźmy przykład świętego Andrzeja Bogolki. Przecież metody, jakie zamordowali bestialsko. Proszę sobie poczytać, mam książkę, bo kupiłem właśnie w kościele, to było niedawno, święta Andrzej Bogola. Opowiadania też są. Przecież kozacy go właśnie, jak pan powiedział, w ten sposób zakatowali, zamordowali bestialsko, wyłupując oczy i tak dalej. To były właśnie, i patrzcie, jak lach tańczy, prawda? To było to. I ta nienawiść to już miała genezę od kozaków, od kozactwa. Wtedy przez Chmielnicki, powstanie Chmielnickiego. Moim zdaniem takie były już genezy. I ta nienawiść wśród Ukraińców. Z tym, że oczywiście oni wtedy nie czuli się na tyle mocni. Mocni.
i tak byli tchórzami w sensie to, co robili, ale to nie było tak, że nagle o co to z Ukraińcami. On tak kipiąca nienawiść już była znacznie wcześniej. To, co pan powiedział, bardzo mądrze. Na tle właśnie religijnym, to był jeden z grunt z podstawowych rzeczy. Na tle religijnym. Tak, dlatego, że Hopi właśnie stali, jak pan powiedział, dokładnie tak, na czele. Oni namawiali ludzi, oni oczywiście, to bestialstwo było od szatana, przecież to było zwyrodnialstwo nieludzkie wprost. Także tutaj być może, już w sensie tym metafizycznym, diabolo, ten zły, prawda, wcielił się jak w te kukły, w tych barbarzyńców. I oni rzeczywiście robili rzeczy tak potworne, co dla człowieka się nie mieści w głowie. Także to była tutaj też na niwie tej właśnie w pojęciu tych barbarzyńców ukraińskich wojna jako religijna. To, co zresztą mają muzułmanie jakby tak w pewnym sensie, że niewiernego trzeba zabić. Przepraszam, ja tylko dziękuję panu, proszę. Tylko dopowiem. Tam, jeżeli idzie o kozaków, to trochę było inaczej, bo tam jeszcze tło takie było socjalne, trochę wchodziło w grę, ale to zostawmy. Natomiast coś innego, ja myślałem, że pan pójdzie w tym kierunku. Mianowicie, można powiedzieć o pewnej dzikości wschodu, to znaczy te ludy, te plemiona, które wywodzą się z Azji, prawda, one zbrodnie, jaką oni wykonują, zadają innym ludziom, są przerażające. Takie niepohamowana dzikość, prawda, te stepowe takie ludy, które kiedy mordują, to właśnie jest coś takiego przerażającego Nie, ale tam nie ma po prostu, tam nie ma hamulców moralnych przede wszystkim, tam się po prostu to robi. Także tych przyczyn jeszcze jest, jak pan widzi, dochodzi ten pierwiastek taki trochę takiego szaleństwa azjatyckiego i inna mentalność zupełnie, która... Ja teraz do tego zmierzają, jest pan poeta, tak, jest pan szczególnie wrażliwiony, tak. Jak pan to tłumaczy? Tak, tak, więc ja myślę, że... Ja myślę, wie pan, że wiele równocześnie nakłada się przyczyn. Polityczne przyczyny, te, które wymieniłem, metafizyczne przyczyny, mentalne przyczyny, religijne przyczyny. Jeżeli to wszystko razem, to jest wystarczająco dużo, żeby to robić. Proszę bardzo. A tam w tym filmie został pokazany taki moment, że Ukraińiec mówi ty kułak, a ja han. Ja odebrałam to tak, że po prostu ci Polacy, którzy mieszkali, byli gospodarzami, mieli dobre, duże gospodarstwa, w przeciwieństwie do Polaków, Ukraińcy mieli mało. Czy ten konflikt był też na podstawie ekonomicznej? Tak. Też? Polak miał, a tak. On nie miał. Proszę pani, ja pani... Nie, to problem, nie chciałem się pracować, to nie wytrzymuje krytyki, jest inny problem. Ja pani podam przykład na mojej wsi. To była duża wieś, 4000 prawie mieszkańców. Mniej więcej 40% Polaków, 55% Ukraińców i Żydzi reszta. Jeżeli idzie o gospodarstwa, to wszyscy mniej więcej mieli podobne gospodarstwa rolne, czyli ziemię. 5 morgów, 7 morgów, bo tam się nie liczyło hektary, tylko morgi. Tak samo Ukraińcy byli w takiej samej pojemności, jak i Polacy. Nie było żadnych różnic. Czasami wielu Ukraińców miało dużo więcej ziemi niż Polacy, w niektórych przypadkach Polacy więcej niż Ukraińcy. A więc nie ta przyczyna, absolutnie nie ta przyczyna. I teraz inny przykład. W 1920 roku była reforma rolna, po tym jak uzyskaliśmy niepodległość w 18 roku, 2 lata potem była reforma rolna, kiedy te wielkie latyfundia, tych wszystkich Radziwiłłów, prawda, te wszystkie wielkie, ogromne majątki, to było 309 tysięcy hektarów po tych wielkich arystokratach, to trzeba było rozdzielić i wtedy nastąpiła ta reforma, 309 tysięcy hektarów na 3 województwa, po województwo tarnopolskie, lwowskie i stanisławowskie. To jest ogromne polacie ziemi, 309 tysięcy to jest bardzo dużo. 89 tysięcy dostali Polacy, a 220 tysięcy dostali Ukraińcy. A więc dużo więcej niż Polacy dostali tej ziemi, więc to upada argument, że
że socjalne względy tutaj zwyczaj. Nie, to nie wytrzymuje ukryte. Tu Ukraińcy tak, oni dzisiaj Ukraińcy próbują, ale jak się patrzy na historię, to jest zupełnie nie. Ale jak się Żydzi odnosili, proszę, na to wszystko? Żydzi po pierwsze w tym czasie, kiedy nastąpiła ta największa fala mordów, to już ich Niemcy w dużym stopniu, 39, 41, to Niemcy, ta pierwsza fala, później dalej ich wykończyli w większości przypadków. Ukraińcy Żydów wymordowali bardzo wielu też. Bardzo wielu Ukraińcy Żydów wymordowali. Inna sprawa, to już byśmy inny wątek ciągnęli, mianowicie jak to było z Żydami i Ukraińcami, kiedy wchodziła Armia Czerwona na przykład, albo kiedy wchodziła, nie. Jak wchodziła Armia Czerwona, to Żydzi i Ukraińcy rzucali się na szyję. To było wielkie, entuzjastyczne powitanie. Zresztą w filmie to widać, tam bramy widać taką powitalną otwierają Ukraińcy i Żydzi. Także to tak to wyglądało. Film pokazuje różne odcienie tej sprawy, a ten chłop, który mówi, to Smarzowski chciał jak gdyby tylko dotknąć, sprawdzić ten wątek, czy ten wątek taki socjalny tutaj wchodzi w grę, ale to dalej, jak widać, się rozmywa i nie wchodzi w grę. Ja mam jeszcze takie pytanie. Da. Moja mama jest z Wołynia, stresowa na Wołyn. I opowiadałem mi to wszystko, tylko mam takie pytanie, że nikt z tych ludzi się nie broni. Nie powstało coś takiego, że jak jest nasza wioska, to my się bronimy. Ja słyszę o tych mordach. Ja wiem, taka taktyczna rzecz z opowiadań, a wszyscy spali w jednej stodole na przykład. To znaczy, że bardzo łatwo jedną stodołę podpalić i nie mamy już więcej problemu z ludźmi, trzeba ich szukać po tych stodołach. Oni każdego dnia spali po innych stodołach. Pierwsza rzecz, taktycznie słaba, czyli dla Ukraińców prosta do zrobienia, znalezienie, gdzie jest stodoła, albo stodoła, albo mieszkanie, w którym przebywają, powiedzmy, ludzie z ulicy, z tej całej wioski, to łatwo podpalić. Druga rzecz, taka bierność tego społeczeństwa, bierność tych ludzi. Oni byli albo byli tak zastraszeni, to mogę powiedzieć, bo moja mama była mniej więcej pana wieku, więc zastraszeni na pewno. Ale byli tam też ludzie chyba, którzy mieli jakąś możliwość myślenia i po prostu stawiania oporu. Tego w ogóle w tym całej historii gdzieś tam to przemija i tego nie ma. Nie wiem, czy ludzie tam po prostu, ci Polacy się bali, że nie można było, rozumie pan, stworzyć partyzantki i mamy trochę broni, bo ci Ukraińcy tak naprawdę atakowali, tak, to jest prawda, siekierami, widłami, takimi rzeczami, ale zorganizowanie jakiejś broni i odparcia siłą. Już to masz, czekam. Tak, dziękuję. Dziękuję. Proszę Państwa, jest dużo wątków, których pominąłem, nie sposób w ciągu godziny wszystko wyczerpać, ale powiem Panu taką rzecz, że po pierwsze, w momencie, kiedy się rozsypuje państwo polskie, prawda, rozsypuje się nagle, nie ma państwa polskiego, nie ma władzy, nie ma policji, nie ma wojska, naród jest kompletnie porażony tą samotnością. Już nie czujemy, że ktoś nad nami czuwa, że ktoś nas broni. Kompletnie jesteśmy sami. I co w takiej sytuacji robimy? Obok nas są nasi sąsiedzi Ukraińcy. Nasi sąsiedzi. Przez całe lata, dziesięciolecia razem pracowaliśmy, były święta, zapraszaliśmy do stołu, a nie nas zapraszali. Małżeństwa polsko-ukraińskie były na co dzień. Kto mógł się spodziewać, że nagle ten sąsiad Iwan, który brał do chrztu dziecko, nagle ten bierze sztylet i przychodzi i zabija mnie w nocy. Kto mógł się tego spodziewać? To jest taki psychologiczny czynnik. A drugi to jest to, no, że nie było żadnej broni. No, nie mogli uzyskać tego, chociaż później też starali się to robić, i między innymi Armia Krajowa. I tu dotykamy wątku już organizacji. Jak wiadomo, Polska miała najsilniejszą armię podziemną. W ogóle państwo podziemne było najsilniejszym państwem w Europie. Nie było tak silnego państwa podziemnego jak Polska Armia Krajowa i w ogóle cała struktura podziemna. Podziemne szkolnictwo, podziemna kultura, podziemne uniwersytety itd., itd. Ale co? Ale to wszystko było jak gdyby bardziej w centrum i na zachodzie. Warszawa, Łódź, Kraków, tamte ziemie. Natomiast Kresy Armia Krajowa zaniedbała. Armia Krajowa na Kresach zaczyna się rodzić dopiero w 1943 roku,
i to dopiero w drugiej połowie 1943 roku. I w końcu, kiedy powstaje Armia Krajowa, to już rzezie na Wołyniu kończą się, ale mimo to jest około 100 wiosek na Wołyniu, które bronią się, które tworzą samoobronę, bo pan o to pyta, jednak organizują się, to jest 100 wiosek, a to jest kilka tysięcy wiosek. 100 wiosek się broni, organizują się w samoobronę i w niektórych nich działa Armia Krajowa, ale jako struktura polityczna Armia Krajowa ma 6 tysięcy ludzi dopiero na początku 1944 roku na Kresach. 6 tysięcy ludzi wobec 60 tysięcy ukraińskich morderców. Kompletnie byli bezradni wobec takiej potężnej siły, która coraz wzrastała, bo wielu tych, którzy służyli w niemieckich oddziałach, przeszło też do Ukraińców. To był taki 1943 rok, kiedy policja niemiecka przeszła, ukraińska policja niemiecka przeszła z bronią do oddziałów leśnych ukraińskich. Ale w sumie początki zresztą budowania struktur Armii Krajowej były niezwykle skomplikowane i trudne, bo oczywiście to lasy, to nie było takich warunków, ale na tym to polegało. Na początku było coś tam 500, później 1000, w końcu doszło do 6 tysięcy, ale kiedy doszło do 6 tysięcy, to Wołyń został wymordowany, także to już było za późno. No a później już ta struktura niewiele mogła, bo już wchodzili Sowieci i zaczęli rozbrajać Armię Krajową. Jak wiadomo, w 1944 roku Armia Krajowa została rozbrojona i w 1945 przestała istnieć. No i tak się to skończyło. Ale to było bardzo ważne, co pan pyta, bo część wiosek się organizowała i tam, gdzie się organizowała, na przykład Huta Pieniacka była zorganizowana, ale napadli na nią i rozwalili. W Hucie Pieniackiej w ogóle to jest dłuższa historia, bo Huta Pieniacka miała broń. Mieli broń, ale wie pan, co Armia Krajowa zażądała? 1944 rok? Nie używajcie broni. Jeżeli nie użyjecie broni, to oni was nie zaatakują. Przyjęli taką taktykę. Jeżeli nie użyjecie broni, no, a okazało się odwrotnie. Gdyby użyli tej broni, to część się byłaby uratowana. Czyli w niektórych działaniach Armia Krajowa po prostu używa swojej taktyki. Ja zresztą o tym piszę, bo przygotuję taką książkę o Hucie Pieniackiej. Proszę pana, wczoraj w Emaus, chciałem powiedzieć, tak, było o majorze Hieronimie Dekutowskim. Mam coś na nazwisko? Tak, Zabona dokładnie. Za tydzień będzie opiłkucem. Tak. Polecam. To Gazeta Polska tworzy. Prawda, o godzinie 20. Będzie Inka, a za dwa tygodnie będzie Żelazny. W sobotę o godzinie 20. Polecam wszystkim, wczoraj było bardzo mało ludzi. I o co chodzi? Właśnie Zabora to był bohater, który zresztą zakatowany przez UBE, właśnie partyzantkę tworzył i bronił Kresów. Mordował, zabijał właśnie upowców, ale walczył też z hitlerowcami, walczył też z Sowietami, z bolszewikami. To były, tak jak pan tutaj powiedział, ogromne siły. A pomimo to był bardzo dzielny i to nie jest tak, że oczywiście metoda zaskoczenia była wielka, co pan powiedział. No bo kto by się spodziewał takiego bestialstwa. Ale kiedy już do tego doszło, to Polacy nie czekali. Zdobywali broń albo na hitlerowcach, albo na Sowietach. I walczyli za te wioski, za te prawda, Kresy. I bardzo ładna książka jest, którą posiadam, właśnie pana Koprowskiego. Między innymi pisze o wielu właśnie wyklętych, którzy też byli w tych oddziałach partyzanckich. I właśnie przykładem jest właśnie Zabora, ale są też i inni, gdzie właśnie walczyli. Lubili dalej tam na wschód jeszcze Kresy i bronili przeciw właśnie temu barbarzyństwu ukraińskiemu. Kolejny wątek bardzo ciekawy, mianowicie jeśli spojrzymy na biografię wyklętych żołnierzy, czy tych bohaterów, prawda, narodowych, to 80% z nich to są ludzie z Kresów. Musicie państwo wiedzieć, że to są ludzie z Kresów. Dlaczego oni byli tak bardzo przyjęci losem Polski? Bo oni pierwsi poznali, co to jest komunizm. Ponieważ komunizm, zanim powstał po 1945 roku w Polsce, to najpierw w 1939 zainstalował się na Kresach. 2 lata komunizmu na Kresach. I wtedy myśmy na Kresach poznali, co to jest komunizm, co to są kołchozy, co to jest niszczenie kościołów, co to jest
zamiana kościoła w magazyn drewna albo czegoś innego, to komuniści robili w 39, 40 do 41 roku na kresa. I wielu ludzi wychowanych, młodych wtedy chłopców, mających 15-16 lat, jak w 45 roku zapanował komunizm w Polsce, to oni powiedzieli, my się nie zgadzamy z tym. My się nie zgadzamy, bo to jest system, który wyniszcza, który zabija, który niszczy, który degraduje. Także to są ludzie, pan mówił o tych, rzeczywiście dobry autor, którego pan wymienił, to jest święty publicysta, pisarz. Tak, Klęci, proszę. Tak. Kupiłem w księgarni w Polsce kilka dni temu, tak. Dosłownie. Pan mówił o Gazecie Polskiej, proszę też kupować Gazetę Warszawską, która się bardzo zajmuje tym, tą problematyką i również mówimy o tych rzeczach. To jest tygodnik również bardzo, bardzo. Ja zresztą co tygodnia tam piszę swoje felietony. Bardzo proszę panie. Zaraz panie. Głównym dowódcą wykonawczym tych zbrodni na Wołyniu był Romaszuchewicz, prawda? Głównym był Romaszuchewicz i Klaczkiewski. Szuchewicz był od organizacji ukraińskiej nacjonalizacji, a Klaczkiewski był ukraińska powstańcza armia, ale obaj byli tak. Zanim się zajął Polakami, najpierw wymordował Żydów. Tak. W mniejszej liczbie niż Polaków, bo prawdopodobnie doszło do coś około 200 tysięcy. Czym pan tłumaczy milczenie Żydów w tym momencie? Czemu się oni nie wzięli za to, co się teraz... To znaczy w tej chwili czym tłumaczę? Tak. W tej chwili? Dlaczego teraz Żydzi milczą? Ja myślę tym, czym to należy wytłumaczyć, że w tej chwili Żydzi rządzą Ukrainą. Tak, chciałem właśnie. Nie tylko. Nie, ale ja mówię, pan pyta o Ukrainę, no więc ja odpowiadam panu na pytanie. Na czele rządu ukraińskiego stoi, znaczy prezydentem jest Ukrainiec, premierem jest Ukrainiec, szefem parlamentu i tak dalej. Więc oni nie są zainteresowani w tej chwili, żeby rzucać cień na naród, którym oni rządzą. To jest oczywiste. Tu chyba Rudowicz przychylają się kłamstwa. Tak, oczywiście, że tak. Oczywiście, tak. Tak. No to jest filozofia kłamstwa. Oczywiście, że tak. Naturalnie, że tak. Manipulacja. To się długo nie utrzyma, bo w tej chwili tam jest wrzenie, tam pod spodem, to pozornie ta Ukraina jakoś się trzyma, ale pod spodem tam w tej chwili trwa potężna walka i ten rząd, ten Poroszenko, to moim zdaniem, jeżeli rok wytrzyma, jeżeli go nie zarżną, to będzie cud, bo to się może skończyć, tak, to już tam oni dochodzą, przecież oni, to jest katastrofa, tam ekonomia leży. Ekonomia tam leży, kultura leży, to wszystko jest w tej chwili na ruinie. Nie wiadomo, jak to się skończy. Tak, proszę pani jeszcze. Pierwsze pytanie, bo w latach 40. tam kończyli Niemcy, prawda? Wiadomo, że... W 41 roku. 41. Tak. 22 czerwca. W ogóle nie reagowali na te mordy wszystkie, to było całkiem obojętne. Tak. Proszę pani, ja od razu wiem o czym pani... Było to obojętne zarówno dla Niemców, jak i dla Rosjan, a nawet przeciwnie. Jedni, drudzy byli zainteresowani tym, żeby mordowali się wzajemnie, tak. Żeby Ukraińcy mordowali Polaków, bo no, Polacy byli wrogami i Niemców, i Sowietów. I drugie pytanie, bo tam w filmie jest też pokazane są akcje odwetowe, to znaczy, że tak. Polacy napadali na Ukrainę. Znaczy nie napadali, tylko to jest coś innego. Odwet to jest inne pojęcie. Były akcje, od razu pani wyjaśniam, były akcje odwetowe, zdarzały się akcje odwetowe. W akcjach odwetowych, według, tak, akcja odwetowa potwierdza zbrodnie. Nie byłoby żadnych akcji odwetowych, gdyby nie było zbrodni. Akcja odwetowa to jest akt rozpaczy. Tak nas mordujecie, tak nad nami się znęcamy, że my musimy uprzedzić. I to były takie uprzedzające czasami uderzenia, że się uderzało na wieś, w której były skumulowane siły, które mają za chwilę uderzyć Polaków. Ale druga część to była taka, że to było na przykład w mojej wsi, taki przypadek, tam gdzie ja mieszkałem. Że jak moja wieś była napadnięta i była palona, to sąsiednia wieś polska przyszła nam na pomoc. I wtedy, kiedy nas już tam spalili i tak dalej, to ci, którzy nam przyszli na pomoc, rzucili się na tych Ukraińców, którzy nas mordowali. To było naturalne, bo tam były bracia, siostry, rodziny, trzeba było ratować. Odbyt to jest ratowanie swoich. Proszę. Jak należy rozumieć ostatnią scenę z tego filmu?
Aha, rozumiem. Wędkarz najpierw przechodzi przez most, a za chwilę jedzie, znaczy jest wieziona przez swojego kochanka. Kochanka, tak. Który nie żyje, który nie żyje. Ona, przepraszam, nie żyje, jedzie, chyba też nie żyje. To jest najczęściej... Tak. Jest teraz z wilkiem, trzy chyba sceny wcześniej. A wilk padł, winy nie zje. Tak. Właśnie to mnie interesuje, jak pan interpretuje tę ostatnią scenę? Więc proszę pana, to jest najczęściej powtarzane pytanie we wszystkich moich spotkaniach. Jak to z tą ostatnią sceną było? Jak ją należy rozumieć? Bo wcześniej ginie jej mężczyzna, prawda? Zostaje zastrzelony. A ona go widzi w ostatniej scenie, on jedzie wozem i ona wsiada na ten wóz razem z dzieckiem swoim. Proszę pana, to jest właśnie... Ja tak widzę, że to jest tak jakby symbolicznie przejeżdżają przez Styx. Tak. Coś w tym stylu to widzi. No, znaczy, dobrze pan kombinuje, dobrze. Dobrze, w dobrym kierunku pan idzie. To jest scena, ona świadomie Smarzowskie zbudowała taką scenę trochę wizyjną, taką trochę iluzoryczną, no bo to jest jedyny zresztą wątek, gdzie on prowadza taką zabawę grą wyobraźni, prawda, jedyna, bo reszta to nie ma. O co chodzi? On pokazuje tę dziewczynę, która bezgranicznie kocha swojego tego mężczyznę, który został, prawda, zabity. Ta miłość jest tak silna, tak wielka, tak potężna, ona żyje. Ona żyje, ona z tym dzieckiem. Ta kobieta, Zosia, ona ciągle żyje, ona nie umarła, ona idzie, tak, bo ona przeszła przez to całe piekło, jest tym dzieckiem, jak tu mówiłem, tak, na moście idzie przez ten most, to dziecko za nią się udaje, ona jest taka już, prawda, padnięta, zmęczona, przerażona. Tak. Żarty, a to jeszcze wcześniej, była ta scena z Niemcami, kiedy ona tam z nimi idzie. Tak. To też taka scena symboliczna, że Niemcy byli lepsi od Ukraińców, prawda, że chronili ją. Tak symbolicznie to było pokazane. I teraz co? Smarzowski miał do wyboru, jak zakończyć, to myśmy zresztą prowadzili spór ze Smarzowskim. On mówi, chce tak zakończyć, ja mu proponuję inaczej. Ja mu zaproponowałem, żeby ta Zosia po prostu szła przez ten most i tak pokazać, jak ona się oddala, idzie sama, jakieś takie zakończenie, że ona szuka nowego miejsca w życiu sama. A on wykombinował sobie tak, jak wykombinował to w tej scenie, że mówię, zrobię tak, i on mnie troszkę tym zaskoczył nawet, że ona idzie rzeczywiście tak, jak ja mu podpowiadałem, ona idzie rzeczywiście z tym dzieckiem, to dziecko się leci przez most i w pewnym momencie pojawia się wóz, prawda? I wszyscy wchodzą na ten wóz, ona i syn, to znaczy tyle, że miłość jest tak wielka, że w jej snach, w jej marzeniach pojawi się nawet po wszystkich tych przeżyciach pojawia się miłość, czyli ten ukochany pojawia się jako symbol wierności, symbol przywiązania, symbol takiej nieskończoności, wielkich uczuć do mężczyzny, którego się kocha. Czyli miłość zwycięża. Krótko mówiąc, ten film, ta końcówka pokazuje, że miłość zwycięża, że nie ma siły na miłość. Jeżeli chcemy miłość zabić fizycznie, to ona się pojawia w naszej psychice i właśnie to w naszej psychice pokazuje tę scenę. Tak to należy trochę tłumaczyć. Zosia żyje oczywiście, ta Zosia filmowa żyje, ona rzeczywiście przeżyła, rzeczywiście to, mamy takie bohaterki, które przeszły to piekło, bo tak jak mówię, to było autentyczne. On podał przykład Grecji. Tak. W minionych epokach. Piąty wiek, dokładnie. Tak. W dobie romantyzmu nasi poeci, pisarze mówili o polskim mesjanizmie. No tak. Czy mnie się tak wydaje? Co jakby się pan stosunkowo, zresztą pan tutaj napomknął, że jakby taki mit wielkości lub... Gen wielkości, Polacy tak. Być może zostali naznaczeni jako w pewnym sensie może ten mesjasz narodów... No słowackie tak mówię, tak. Bo, czyli wydaje się panu, że to gigantyczne barbarzyństwo, które nie miało w ogóle bez precedensu w historii nawet, tak. Nawet ludów afrykańskich już nie wiem, więc być może, że właśnie zły, czyli demon, wszedł w tych Ukraińców, żeby właśnie tą taką złość, tą kipiącą gniew wyładować właśnie na chrześcijańskich Polakach. Bo to jest coś niesamowitego, prawda? Czy właśnie ten demon, ten zły, ten diabolo już tam, prawda? No to już pan mówił, tak. Czy tę moc taką lub tą kipiącą...
No pan już ten dom, tak. Pan, tak. Posłużył się tymi nędznikami i tymi Ukraińcami, żeby właśnie wyniszczyć chrześcijański naród polski. No pan już o tym mówi, także no to już podjęte zostało. Trudno powiedzieć materialnego dowodu w takiej postaci, że objawienia na ten temat nie mam, ale domyślę, no taką, prawda, tak, ale taką, jedna z koncepcji, prawda, jedna z koncepcji zła, prawda, że zła ma charakter duchowy, a skoro zła ma charakter duchowy, to znaczy wchodzi w ducha naszego, że można, że, a skąd różnego rodzaju są szaleństwa ludzkie, prawda, nagle człowiek, który jest normalny, nagle dostajesz jakiegoś szału i prawda, no nie da się inaczej wytłumaczyć tylko przez... A skąd egzorcyzmy, prawda? No egzorcyzmy są efektem działania tych sił metafizycznych oczywiście, proszę. Można sobie tak właśnie tłumaczyć, jak Państwo mówicie, w sytuacji jednostkowej, jednego człowieka, a nie w całej masie narodu. To jest kompletnie co innego. Z czego to wynika? Ten holokaust, choćby żydowski, ale polski również, znikł wyniszczenie narodów. Tak. Ale są w historii znane tak zwane opętania całych narodów. Można sobie poczytać w książkach teologicznych. Jest to w większym albo mniejszym stopniu opętanie całych narodów. I powiem więcej, jak ktoś chciałby się zajmować teologią, są takie specjalne modlitwy uwalniające, które dopuszczają, chyba się można egzorcyzmować całą grupę, całą wioskę, całe miasto albo cały naród. Całą populację. Może pan podać przykład z historii takiego opętania narodowego? Nie wiem. Ja panu mówię taką rzecz, wgłębić się, nie mam na to dokumentów. Muszę powiedzieć, nie ma na to dokumentów. Ja powiem szczerze, ja posiadam pewną książkę, która została jeszcze przetłumaczona i dużo rozmów przeprowadzałem z misjonarzami w Ruandzie. Mhm. Tam były dwie wojny ruandyjskie, pierwsza i druga, i te rzezie, które się tam dokonywały, tam jest taki sam schemat. Sąsiedzi, powiem więcej, małżeństwa mieszane między Tutsi i Hutu. I były takie przykłady, są udokumentowane przykłady, że matka, mając męża, powiedzmy, z tego plemienia Tutsi, dawała dziecko $2000 żołnierzom, żeby zamordowali, czy ona nic nie chce mieć wspólnego z tym dzieckiem, bo ono jest od Tutsi, a ona jest Hutu. Ja myślę, że Ruanda w XX wieku jest przykładem takim. Myślę, że Ruanda jest następnym poligonem, który został w pewien sposób tak przeprowadzony. Tam jest dużo wątków, tak samo jak tu na Wołyniu. Wątków jest mnóstwo. A jedynie co potwierdza tą tezę jest to, że Ruanda jako kraj afrykański nie ma nic. Nie ma złota, nie ma zasobów naturalnych, nie ma ropy. Rolnictwo jest praktycznie żadne. Tak naprawdę, gdyby chodzić o kwestie ekonomiczne albo zapytanie dlaczego tam, jest tylko jedna odpowiedź. Tam było już 90 lat chrześcijaństwa. Tylko tyle. To było jedyne, co Ruandyjczycy mieli, chrześcijaństwo. Oni nie mieli nic, na przykład oni praktycznie wszystko ściągali z zewnątrz i tak dalej, i tak dalej. I objawienia. Tak? Nie objawienia. Nie, wcześniej, przed tą drugą rzeczą. To co, powoli będziemy kończyć. Ja bardzo dziękuję. Panie jeszcze tak, bardzo proszę. Bardzo mnie interesuje, jak potoczyły się pana losy później po tym uratowaniu. Czy zostaliście w tej wiosce, czy... Nie, natychmiast następnego dnia, kiedy tylko zostaliśmy, już nie było do czego wracać. Wieś została spalona, mój dom został spalony. Wprawdzie my mieliśmy dwa domy, jeden był, ja nie wiem, czy Państwo się orientują, bo wtedy budowano na przykład domy z gliny, przeplatane słomą. To były takie najprostsze domy, to my mieliśmy jeden dom taki z gliny budowany, taki pierwotny bardzo, a drugi mieliśmy murowany dom. Bo już mój ojciec wniósł murowany dom w czasie akurat nie tej wojny. I ten dom, oni nam spalili ten dom pierwszy z gliny, natomiast ten nam ocalał, ale był tak zniszczony, że nie można było już tam zamieszkać. Poza tym w ogóle Polacy byli już tak przerażeni tym, co się działo, bo wokół wszystkich wioski już były kompletnie wytępione przez polskie Żydy. Polskie Żydy były kompletnie wytępione, że nie było możliwości tam ocalić.
I wtedy, i to jest taki kolejny wątek, którego nie dotknęliśmy, mianowicie Rosjanie przyszli nam z pomocą. Rosjanie przyszli nam z pomocą, przysłali swoje samochody i wywieźli, pomogli wywieźć Polaków tych, chronili Polaków, którzy musieli iść przez lasy w stronę powiatu Podhajce. I wtedy Rosjanie pomogli ocalić pewną część Polaków, którzy byliby na pewno zgładzeni, gdyby byli szansami. Także to wszystko jest bardzo poplątane, jak Państwo widzicie. Czyli Rosjanie czy Armia Sowiecka? Proszę? Czyli Rosjanie czy Armia Radziecka? No, to byli generalnie mówiąc Rosjanie. W tej Armii Radzieckiej generalnie. Nie. Chodzi... Tak, nie, oczywiście byli żołnierze też, tak, ale czerwoni, mówimy o Armii Czerwonej. Mówimy o Armii Czerwonej, tak. Tak, Armia Czerwona, oczywiście. To co, dziękuję Państwu bardzo, że przyszliście.